Hej kochani, witam Was ponownie na kanale Basi Ty Pasi. Dzisiaj zapraszam Was na stylizacje wiosenne i tak, wiem, spokojnie, stylizacje letnie też będą. Wiem, że lato już nam się właściwie zaczęło, ale ta pogoda w Polsce jest zmienna. Poza tym będzie dużo nowości, nowych rzeczy, które dalej myślę, że są dostępne. Także wszystkie ubrania, które gdzieś ostatnim czasem się u mnie pojawiły i są dostępne, postaram się Wam podlinkować w opisie tego filmu. Także co? Zaczynamy. Mam nadzieję, że te stylizacje przypadną Wam do gustu. I zaczniemy sobie od czegoś na chłodniejsze dni i jak ja bym to powiedziała, na taka stylizacja do Lidla. Tak, ponieważ mamy tutaj bardzo taką luźną stylizację, dresy, ja wtedy nie ukrywam, też miałam jeszcze pod pończochy uciskowe, więc no, nie było gołej kostki. Do tego biały t-shirt, cardigan, który moim zdaniem jest jednym z lepszych wyborów, jeżeli chodzi o wiosnę. Do tego torba, no jej akurat nie dostaniecie, bo to jest kolekcja limitowana z Patrycji Larytton. Czapka z daszkiem i można śmigać. Tutaj też jeszcze mam ze sobą kubek z kawą i myślę, że taka stylizacja jest luźna, ale bardzo wygodna. Kolejna stylizacja, to przejdziemy sobie do przeglądu Zary, ponieważ jakiś czas temu byłam stacjonarnie i mierzyłam kilka fajnych spodni. Tutaj te, które akurat jako jedyne ze mną wróciły, takie cygaretki, ciężko jest trochę sklasyfikować, w kolorze beżowym, świetne dla osób, które tak jak ja mają szersze biodra, bardzo ładnie to leży. Ładnie tą talię podkreślają, biodra jakoś nie odstają, pupa też wygląda smakowicie. I do tego top, taki long sleeve z prążkowej dzianiny, bawełniany w 100%, w paski, który też jest z Zary. Kolejne spodnie, które mierzyłam i tutaj już od razu mówię, że żadnych kolejnych nie kupiłam. Takie luźne, ni to dresy, ni to eleganckie, z tym sznurkiem. Nie do końca dobrze się w nich czułam. Jeżeli jesteście szczuplejsze, może macie płaski brzuch, to być może one na Was będą naprawdę fajnie wyglądać. No u mnie coś to po prostu nie pykło. Natomiast długość, wygoda i kolejne spodnie, które są już takie typowo, powiedziałabym, garniturowe, bardzo mi się spodobały i uważam, że te spodnie są rewelacyjne. Jeśli nie macie jakichś tam boczków, takich szerokich bioder jak ja, i może trochę bardziej właśnie płaski brzuch i też troszeczkę wyższe, tak wiem, robi nam się ale. Na mnie one były za długie, leżały bardzo ładnie na pupie i takie od boku jak się spojrzało, bo były też takie lejące, ale mimo wszystko no, gdzieś tutaj w tej okolicy pasa brzucha nie przekonały mnie, może te biodra, wydawało mi się, że nie poszerzają, także no, ja ich nie kupiłam. Ale myślę, że to są fajne spodnie, które można wystylizować na co dzień i na elegancko. I kolejne, które w ogóle były jakieś wiralowe na Instagramie, dużo dziewczynie polecało. Fajne, jeżeli chodzi o wygodę, o wygląd, natomiast ten taki trik, który tutaj został użyty, czyli ta biała lamówka na górze, no nie do końca, ja się w tym tak super nie czułam, to nam też gdzieś minimalizuje możliwości stylizacji, także do szafy kapsułowej nie do końca, no chyba, że nosicie tylko neutralne ubrania, bo ja te spodnie widzę w bieli, do białej góry, do czarnej i tak naprawdę do pozostałych nie do końca by mi się to jakoś zgrywało. I już koniec przeglądu Zara, teraz następna stylizacja. Top long sleeve, który już widzieliście, postanowiłam wystylizować, tak moje miny, z jeansami Mumfit. Te moje jeansy to są akurat z Mojito z zeszłego sezonu. Stylizacja na chłodniejszy dzień, możecie to zostawić już tylko tak, sauté, a możecie do tego jeszcze dobrać trench. Ja lubię robić takie połączenia, jeżeli jest chłodniejszy dzień, wiecie, jeszcze była wczesna wiosna, czy zrobi nam się takie późne lato, wczesna jesień, to myślę, że ta stylizacja będzie ok. Natomiast ona jest na tyle prosta, że ja ją lubię podkręcać dodatkami, także tutaj złote, większe kolczyki, gumka, też taka frotka biała, złota bransoletka, no i do tego wybrałam Fabiolę, moją czarną Freję. I myślę, że prosta stylizacja, ale w prostocie też jest siła. I przechodzimy sobie do czegoś odważnego. Naszło mnie na róż, na wielki powrót różu, który też fajnie wkomponuje się w moją szafę kapsułową, a będzie takim przełamaniem. I tutaj cygaretki, które niedawno kupiłam poniżej 80 zł, uwaga, w H&M-ie. Postanowiłam wystylizować na kilka sposobów. Tutaj pierwszy od razu je tak widziałam, czyli z kurtką jeansową, właśnie z błękitem. Ładnie to wygląda. Do tego dodałam białe elementy, t-shirt, białe sneakersy. I w neutralnym odcieniu torebka z Fabioli. Druga stylizacja, czyli klasyk, połączenie różu z szarością, moim zdaniem też zawsze to się obroni. I żeby było świeżo, znowu dodałam biel, tutaj w postaci sneakersów i bluzy, którą sobie tak
przepasałam na górze, jeżeli zrobiłby nam się jakiś chłodniejszy wieczór. I ostatnia stylizacja z tręczem. Bardzo lubię połączenie różu z beżem, jest nieoczywiste, fajnie to wygląda. No i właśnie ten róż tak fajnie odświeża moją szafę, tak dodaje tego smaczku. Także dajcie znać, co myślicie o takim kolorze spodni. Pozostając w różu, ale już nie spodnie, bardzo podobają się stylizacje neutralne, bazowe, z jednym kontrastowym elementem. Ja akurat tutaj postawiłam na czapkę. Moja czapka jest bodajże chyba z Rizek, to ile się nie mylę, z zeszłego sezonu. Całość beżowa i do tego dodam kubeczek ze sklepu mojej koleżanki, biała kawka. Weź kawkę ze sobą, ten czarny też był od niej. I już ostatnie stylizacje, czyli z klasycznymi, prostymi, czarnymi spodniami z H&M-u. Od razu mówię, że one są takie krótsze, więc ja je będę wykorzystywać raczej właśnie na ten sezon ciepły, wiosna, lato. Postanowiłam po pierwsze na chłodniejszy wieczór zostawić je z białym t-shirtem, z ramoneską, która nada takiego pazura i te spodnie nie będą aż tak eleganckie. A druga stylizacja z longsleeve'em, który już dzisiaj widziałyście. Także też dajcie znać, jak Wam się takie stylizacje podobają. To by było na tyle, to już były wszystkie stylizacje. Mam nadzieję, że spędziłyście ze mną miło czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!